Tak jak wspominałam, wybiła godzina 10, więc witamy Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii HR od kuchni by People Innovation, której głównym sponsorem jest firma Smart Lunch. Ja się nazywam Patrycja Stachowiak i dzisiaj moją gościnią jest Joanna Liksza, kierownik studiów podyplomowych Compensation and Benefits na Uczelni Łazarskiego, co widać w tle. Asia dzisiaj z uczelni, prawda? Cześć, tak. Asiu, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Tak jak Asia mi troszeczkę zdradziła przed samym webinarem, dzisiaj będziemy rozmawiać o strategii Total Rewards, a Asia właśnie mi zdradziła, że jest to koncepcja dynamiczna i otwarta do dyskusji. Dlatego też zachęcamy Was wszystkich dzisiaj, żebyście na tym czacie zadawali pytania. Asia mówi, że pytań się absolutnie nie boi, więc śmiało można tutaj je kierować. Albo dzielić się też swoimi spostrzeżeniami z pracy, z Waszych właśnie takich doświadczeń zawodowych. To też będzie bardzo bogate w naszej tutaj dzisiejszej rozmowie na temat tej koncepcji. Ale zanim jeszcze zaczniemy tą część merytoryczną, dajcie mi dosłownie minutkę, żebym przypomniała, że został troszkę ponad miesiąc do czwartej edycji People Innovation. Co prawda termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych już minął. Na ostatnim webinarze bardzo mocno to podkreślałam, żebyście nadsyłali swoje projekty. W tę środę nasza kapituła już wybierze 20 półfinalistów, którzy właśnie będą mogli okazję też powalczyć o to miejsce w tej dziesiątce. Ale jeszcze jest okazja, żeby dołączyć właśnie jako uczestnik do naszego wydarzenia. Dlaczego warto? Szereg bardzo ciekawych prelekcji od uznanych ekspertów z dziedziny HR, w tym Tiny Sobocińskiej, Bartka Ziemieńskiego czy Pauliny Mazur, która zresztą będzie gościnią kolejnego webinaru za 2 tygodnie, więc też śledźcie temat aktualnego webinaru, będzie też bardzo ciekawy. No i też okazja do wysłuchania tych 10 najlepszych projektów z dziedziny HR, które być może staną się takim źródłem inspiracji czy też gotowym rozwiązaniem do wprowadzenia w firmie, rozwiązaniem, które poprawia rozwój, well-being, komunikację w firmie czy wiele innych aspektów. Tak więc zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji i mam nadzieję, że do zobaczenia z częścią Was 22 października. I tyle z kwestii organizacyjnych. Może dodam jeszcze tylko, że wydarzenie jest oczywiście nagrywane, tak jak wszystkie webinary z naszej serii, więc otrzymacie takie nagranie od nas, ale tak jak wspominałam na początku, my z Asią tutaj liczymy na dużą interaktywność w trakcie tego wydarzenia, bo koncepcja, o której będziemy dzisiaj mówić, jest otwarta do tej dyskusji, więc zapraszamy Was dzisiaj do tej dyskusji i aktywności na czacie. Asiu, myślę, że to tyle z mojego tutaj gadania tego wstępnego. Możemy zaczynać. Tak, śmiało. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak już Patrycja powiedziała, jestem kierownikiem studiów podyplomowych Compensation and Benefits. Rekrutacja na te studia w tym roku już jest zamknięta. Kandydatów jest więcej niż miejsc, jak zwykle. I tematyka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, jest tematyką, która jest bardzo, bardzo na czasie, bardzo interesująca. I powiem tak, ja wraz z grupą takich osób, z którymi utworzyłam, zbudowałam klub Compensation and Benefits, do którego Was gorąco zapraszam. Wydajemy też książki i publikacje, które dotyczą właśnie tej tematyki wynagrodzeń rozumianych szeroko właśnie w kontekście tego modelu Total Rewards, o którym będziemy za chwilę mówili. Tak więc krótko mówiąc, zachęcam do tego, żeby się tą tematyką interesować, żeby trochę zgłębić wiedzę o zarządzaniu wynagrodzeniami. I tak na początek tej podróży w świat wynagrodzeń, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa i fascynująca, chciałam zaprosić Was do dyskusji właśnie na temat takich trzech aspektów. Głównego, który dzisiaj jest przedmiotem głównym tematem naszego spotkania, czyli modelu Total Rewards i strategii budowania strategii wynagrodzeń w oparciu o ten model. Zajawię i zacznę też dyskusję na temat przejrzystości wynagrodzeń,
Te osoby, które będą zainteresowane kontynuacją tej dyskusji, zapraszam na warsztat Compensation and Benefits, który będzie miał miejsce za tydzień. Wszystkie informacje znajdziecie na stronach www.cbhr.pl, także na nie zapraszam. I trzecim blokiem, o którym będę chciała Wam dzisiaj trochę powiedzieć, jest system wynagrodzeń, czyli jak budujemy efektywne i skuteczne systemy wynagrodzeń w oparciu o model Total Reward. I te osoby, które z kolei będą tym zainteresowane, zapraszam na Akademię Wynagrodzeń, takie dwudniowe szkolenie, które organizujemy razem z Robertem Manikowskim, gdzie z lotu ptaka patrzymy na zarządzanie wynagrodzeniami lub też właśnie na za rok na studia Compensation and Benefits, bo mówię, grupy przeważnie tworzą się już we wrześniu, powstaje lista rezerwowa i ta lista rezerwowa w czerwcu jest aktywowana, kiedy uruchamiany jest kolejny rok studiów Compensation and Benefits. Tyle ode mnie, czyli trzy bloki: Total Reward, przejrzystość wynagrodzeń, system wynagrodzeń. I tak jak Patrycja powiedziała, gorąco Was zachęcam do zadawania pytań. Nie ma głupich pytań, naprawdę, są tylko złe odpowiedzi. Natomiast pytać warto. Zachęcam Was też do dyskusji, do komentowania tego, co usłyszycie, z uwagi na fakt, że my wynagrodzeniach, o czym naprawdę za chwilę zobaczycie, możemy się, jak to my mówimy, pięknie różnić. I tak naprawdę nie ma idealnego rozwiązania, jednego właściwego dla wszystkich. Tak naprawdę budujemy te rozwiązania na bazie wiedzy, o tym będzie dzisiaj, i praktyki. A ta praktyka jest tworzona w Waszych organizacjach, w Waszych firmach i tą praktyką też warto się wymieniać. Tym samym, mówię, rozpoczynam dyskusję na temat modelu Total Rewards i zachęcam, mówię, do rozmowy, do zadawania pytań. Patrycja, do czego jeszcze mogę tutaj zachęcić? Może do dzielenia się właśnie swoimi, często tutaj bardzo na czacie bardzo ciekawe case'y z życia wzięte, więc to jest zawsze budujące, bo teoria zderza się z praktyką, tak jak ty mówiłaś, więc do tego także zachęcamy. Ja również sobie wynotowałam jakieś pytania, ale oczywiście pierwszeństwo oddaję naszym uczestnikom, ale jak starczy czasu, to też do ciebie, Asia, mam kilka pytań, więc też chętnie je zadam. Więc zaczynamy, słuchajcie. Żeby w ogóle zrozumieć model Total Rewards i tą ideę, która stoi za tym modelem, musimy się tak naprawdę troszeczkę cofnąć do lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to rozwija się w Polsce i na świecie nauka o zarządzaniu wynagrodzeniami. Sięgamy do nauki. I ta nauka koncentruje się na tym, żeby zbadać tak naprawdę, co jest takim elementem, co jest takim czynnikiem, który wpływa pozytywnie na naszą motywację. Wielu psychologów, tu Patrycja na pewno mnie uzupełni, bo psychologia to jest jej domena wiedzy, natomiast wielu psychologów przeprowadza eksperymenty, badania i z tych badań pojawia nam się taki obraz, że płaca, czyli ten składnik finansowy, wynagrodzenie, nie jest jedynym elementem, który jest elementem motywacyjnym. Nie jest jedynym, a nawet więcej. On nie zawsze jest tym elementem, który najsilniej nas motywuje. I ja sięgnęłam po taką teorię amerykańskiego psychologa Hertzberga. Ona jest bardzo, bardzo popularna i ona tak naprawdę spowodowała zmianę postrzegania czynników motywacyjnych w wynagrodzeniach i w zarządzaniu zasobami ludzkimi, gdzie stwierdzono, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma grupami czynników. Mamy czynniki, które Hertzberg nazwał higienicznymi, które muszą być spełnione na pewnym poziomie, żeby nie powodowały naszej demotywacji, czyli nie powodowały niezadowolenia z pracy. I dopiero wtedy, kiedy wyeliminujemy te czynniki, tak naprawdę włączają się te elementy, te czynniki, które powodują to, że chce nam się chcieć, czyli włączają nam się motywatory. I jak spojrzycie na ten diagram, który tutaj jest na slajdzie, to zobaczycie, że wśród tych czynników, które powodują nasze niezadowolenie z pracy, silne niezadowolenie, są na przykład warunki pracy, relacje interpersonalne, jest też
silnie umieszczona płaca, tak? Gdzie mamy sytuację taką, że w momencie, w którym pracujemy w trudnych warunkach, jest gorąco, wiecznie, mamy hałas, tak? Te pomieszczenia są ciasne, w tym momencie trudno nam się skupić na elementach motywacyjnych, skupić się na pracy. Warunki nam utrudniają wtedy pracę. W momencie, kiedy pracujemy w zespole z trudnym szefem albo mamy konflikt w zespole, też nam się nie chce chodzić do pracy. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane z opóźnieniem, wypłacane jest w transzach, naprawdę będzie trudno wzbudzić w ludziach motywację i chęć do pracy. Czyli ta teoria pokazała nam, że te elementy, tak, takie kluczowe, jak pewien poziom wynagrodzenia muszą być zapewnione na godziwym poziomie, warunki pracy muszą być zapewnione na godziwym poziomie, relacje w pracy muszą być zdrowe, po to, żeby tak naprawdę zadziałały czynniki motywacyjne. A te czynniki, które nas silnie motywują do efektywnej, skutecznej pracy, to przede wszystkim osiągnięcia, atrakcyjność pracy, odpowiedzialność, tak, te ciekawe projekty, rozwój, tak? Ja wielokrotnie mam taką informację od kandydatów do pracy, że my chcemy tu pracować z uwagi na to, że możemy się dużo nauczyć. I to jest ten element, który jest silnie motywacyjny, tak? Tak więc teoria Hertzberga jak gdyby stworzyła takie, zainspirowała, może tak, praktyków wynagrodzeń, co do tego, żeby się zastanowić, czy tak naprawdę jedynym elementem, którym chcemy się posługiwać, budując motywację pracowników, jest płaca. I odpowiedź była taka, że zdecydowanie nie, że warto tworzyć tak zwane wynagrodzenia pakietowe. I pierwszy taki model wynagrodzeń pakietowych oparty właśnie na tym modelu Total Reward zaproponował pod koniec ubiegłego wieku, zaproponowała firma Hay pod koniec ubiegłego wieku. I Hay, jak spojrzycie tutaj na ten diagram, podzielił te nasze wynagrodzenia, szeroko rozumiane, na takie składniki jak płace, tak, i premie, które tworzą tak zwany total cash, czy total compensation, krótko mówiąc. Czyli to są te elementy finansowe, które bezwzględnie otrzymujemy na konta w formie finansowej, trafiają, czyli krótko mówiąc po polsku, byśmy powiedzieli, że to są te płace, tak? Płace stałe, płace podstawowe i płace zmienne, ale coś, co stanowi total cash, total compensation, tak? Natomiast jest to ten element, który musi być zapewniony na godziwym, rynkowym poziomie po to, abyśmy dalej mogli budować motywację. A tą motywację wzmacniamy i budujemy z kolei po takimi elementami jak na przykład benefity. Tak? Czyli mamy elementy związane ze świadczeniami. Te świadczenia budują tą chęć, to uznanie pracowników, tak? A więc tu mamy tak zwany total remuneration, tak? Czyli mamy już total cash plus benefity tworzy total remuneration. Natomiast coraz silniej i coraz mocniej oddziałują na naszą motywację tak zwane elementy emocjonalne, czyli well-being, czyli rozwój, czyli jakość pracy, styl pracy, te wszystkie elementy, które trudno zmierzyć i one w totalu łącznie tworzą właśnie ten Total Rewards Model, tak? Czyli ten Total Rewards Model to jest tak naprawdę pakietowe wynagrodzenie, oferta nasza, oferta pracodawcy skierowana do pracownika, właśnie wykorzystująca nie tylko płacę jako element motywacji, ale sięgająca po elementy benefitów i innych programów rozwojowych, programów wellbeingowych, które w całości tworzą tą naszą ofertę, czyli Total Reward Strategy, tak?
Asiu, pojawiło się jedno pytanie takie techniczne, ja bym nie chciała wypowiadać się za Ciebie, bo tak jak wspominałam na początku, prześlemy nagranie, natomiast czy Ty chciałabyś się podzielić prezentacją, ponieważ jesteś jej autorką, więc tutaj nie chciałabym się wypowiadać w Twoim imieniu. Na pewno będzie nagranie dla wszystkich uczestników, tak jak wspominałam. Prezentację też możemy przekazać. Dobrze, to tutaj uspokajam, że nie trzeba robić na bieżąco aż tak szczegółowych notatek czy screenów, więc tym bardziej tutaj zachęcamy do zadawania pytań na bieżąco do samej treści prezentacji. I teraz ten model został też spopularyzowany i zmodyfikowany, jak widzicie, dlatego mówię, że to jest model dynamiczny i model elastyczny i model, który tak naprawdę my implementujemy w naszej organizacji tak, jak uważamy, że to będzie najefektywniejsze. Został on spopularyzowany w 2000 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Ekspertów do Spraw Zarządzania Wynagrodzeniami What That Work. I tu zobaczycie, że model składa się z takich 5 podstawowych elementów. Compensation, czyli wynagrodzenia. Wellbeing, czyli właśnie wszystkie programy budujące równowagę, pracę, życie. Benefits, czyli nasze świadczenia. Tak? Wszystkie, cały pakiet świadczeń. Development, czyli rozwój, czyli programy szkoleniowe i recognition, czyli kwestia uznania. Czyli te 5 podstawowych elementów, na bazie tych 5 podstawowych elementów pracodawcy przygotowują ofertę dla pracowników, wykorzystując te elementy w takim stopniu, w jakim uznają, że jest to atrakcyjne dla kandydatów i dla obecnych pracowników. Tak? Także to jest ten drugi, jak gdyby popularny model. Natomiast my się pokusiliśmy tutaj z wykładowcami naszych studiów, żeby zbudować nasz polski model compensation, takiego modelu Total Rewards. I jak widzicie, też jak gdyby nasz model jest bogatszy aniżeli rozwiązania wcześniejsze. Mianowicie my stwierdziliśmy, że tym elementem, który też silnie oddziałuje na motywację, jest też tak zwany performance management, czyli zarządzanie wynikami pracy i właśnie te systemy, gdzie budujemy właśnie cele, gdzie rozliczamy te cele, gdzie zachęcamy i motywujemy do realizacji celów, wstawiliśmy też do modelu Total Rewards. Jak spojrzycie, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten model podlega wpływom zarówno rynku, jak i budżetu. Tu trochę zamazały się nam takie elementy jak strategia firmy, kultura organizacyjna i polityka personalna, ale to są te elementy, które ewidentnie jak gdyby wpływają na to, w jaki sposób zbudujemy tą naszą ofertę dla pracownika, wykorzystując tutaj te 6 elementów. Celem tego działania jest stworzenie pozytywnego doświadczenia pracownika w pracy, a rezultatem to, że będą realizowane cele organizacji i cele pracowników. Także tak sobie wyobraziliśmy ten model, tak go sobie stworzyliśmy, tak w oparciu o ten model też zbudowaliśmy program studiów Compensation and Benefits i generalnie poszliśmy krok dalej, bo tak jak powiedziałam, ten model jest modelem, który jest dynamiczny i rozwojowy. I pokażę Wam najnowszą wersję tego modelu. Uśmiechnęłam się trochę, bo tu liczyłam na to, że się włączy niepełny ten model, niemniej jednak pojawił się cały. Mianowicie mamy tutaj takie elementy, że jakbym Was spytała, tak, co jest jak gdyby. Po co budujemy systemy wynagrodzeń? Jaka jest idea systemu wynagrodzeń? To pewnie bym uzyskała taką informację, jaką widzicie tutaj na tym pierwszym elemencie modelu, tak? Czyli nasz system wynagrodzeń ma pozyskać kandydatów o oczekiwanych kwalifikacjach, utrzymać talenty,
naszej organizacji i motywować pracowników do realizacji celów biznesowych, które stawia sobie organizacja. Czyli mamy jak gdyby system wynagrodzeń, który ma te elementy realizować. Po to, żeby on to realizował, tworzymy pakietowe wynagrodzenia w oparciu o model Dota Rewards, zbudowany z tych 6 elementów, których tu nie widać na rysunku na chwilę, natomiast za chwilę do nich sięgnę i rezultatem wynikiem tego działania naszego jest to, że spotykają się cele pracowników i pracodawcy i z jednej strony pracownicy realizują swoje cele, rozwijając swoje kompetencje, natomiast pracodawcy realizują swoje cele biznesowe związane ze strategią firmy, czyli jej wynikami, rozwojem i budową marki. Czyli mamy do czynienia z takim powiązanym modelem, tak, który łączy już system wynagrodzeń z ideą Total Rewards i wynikami i rezultatami dla pracodawcy. I teraz jakbym Was zapytała, czy Wasze systemy wynagrodzeń są skuteczne i efektywne? Czy Wasz system, czy macie problemy w organizacji z pozyskaniem pracowników? Czekamy na głosy, tak? Nie. Agnieszka mówi, że nie ma. Super. Niestety nie. No, mamy tutaj pół na pół. Mamy tu pół na pół, widzicie. No właśnie, i teraz ja powiem tak, jest to jeden z mierników, który ja stosuję w ocenie, czy system wynagrodzeń, który funkcjonuje w Waszej organizacji, właściwie działa. Te osoby, które powiedziały, że nie, to ten element spełnia system, czyli wasz system realizuje ten cel. Te osoby, które powiedziały, że mają problem z pozyskaniem, a wiele w Polsce organizacji ma problem z pozyskaniem kandydatów w oczekiwanych kwalifikacjach, powinny się zastanowić, co zrobić, żeby ten system, który mają, powodował to, żeby pracownicy chcieli do nich przychodzić. I jak sądzicie, co jest takim elementem, który najefektywniej przyciąga pracowników do organizacji? Co powinnam zrobić, jeżeli mam organizację i widzę, że mam problem z pozyskaniem? Tutaj Anita wskazuje na wynagrodzenie zasadnicze. Paulina mówi, że ma system, problemy w rekrutacji zdarzają się, ale dotyczą pozyskania doświadczonych pracowników z określonym zestawem umiejętności. Tutaj jeszcze wskazuje Agnieszka na employer branding, poziom wynagrodzenia, możliwości rozwoju, benefity. Brawo. Tutaj mamy też tak. Rozwój. I poczekajcie, zastopujmy na moment. Powiem tak, jeżeli macie problem z pozyskaniem kandydatów, to te osoby, które powiedziały, że tym elementem, który najsilniej przyciąga kandydatów do pracy, jest wynagrodzenie zasadnicze, odpowiedziały, że tak powiem, właściwie, bo zobaczcie jedną rzecz, nasi kandydaci z reguły nie znają organizacji, tak? Tu elementem, który rozpoznaje i ułatwia pozyskanie jest też EB, tak? Czyli właśnie marka pracodawcy, czyli jeżeli mamy rozpoznawalną markę, łatwiej nam pozyskać pracowników. Natomiast jeżeli mamy problem z pozyskaniem właśnie tych kandydatów, to działania związane z EB są działaniami długoterminowymi. Natomiast w pierwszym elemencie należy sprawdzić, czy nasze wynagrodzenie zasadnicze, te gwarantowane, te, które oferujemy naszym pracownikom, kandydatom do pracy, czy ono jest atrakcyjne rynkowo. Bo z reguły jest tak, że właśnie główną przyczyną jak gdyby trudności z pozyskaniem kandydatów jest właśnie poziom oferowanego wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze nas przyciąga. Natomiast słuchajcie, co utrzymuje, jak ja bym powiedziała, jak już pozyskaliśmy tych kandydatów, są na pokładzie, tak? To teraz, który ze składników wynagrodzenia jest takim elementem, który mówi nam o tym, że ja tutaj to naprawdę świetnie się czuję.
No ja bym wskazała na możliwość rozwoju. O, i Ewa tutaj się ze mną częściowo zgadza. Regularny feedback to też jest kwestia bardzo ważna. Atmosfera, uznanie. Well-being. Bardzo dobrze. Głównym takim elementem, który utrzymuje pracowników, są właśnie świadczenia i programy well-beingowe. Dlatego właśnie w systemach wynagrodzeń, jeżeli widzimy sytuację, że firma nie ma problemu z pozyskaniem, pozyskuje kandydatów, tylko ci kandydaci co robią? Szybko odchodzą, tak? Czyli fluktuacja jest wyżej, aniżeli fluktuacja rynkowa, wówczas przyglądamy się mocno właśnie benefitom, bo benefity mają to do siebie, że w momencie, w którym rozpoczynamy pracę danego pracodawcy, to poziom, akceptujemy poziom wynagrodzenia, które on oferuje, tak? Jest dla nas atrakcyjny. W związku z powyższym, jeżeli chcemy utrzymać tych pracowników, to powinniśmy mieć też benefity i politykę właśnie well-beingową, po to, żeby im się chciało dobrze tu pracować, żeby ta atmosfera pracy, tak, była właściwa. No i kolejnym elementem, który badamy w momencie badania skuteczności działania systemów, systemów wynagrodzeń, jest właśnie motywacja. Czyli generalnie pytanie jest takie, czy wasze firmy realizują swoje cele? I jak to wygląda u was? Tak, raczej tak, różnie. Nie, no właśnie. I bardzo często jest tak, słuchajcie, że jeżeli firma nie realizuje celów, tak, to pierwszą rzeczą, którą badamy, to są systemy motywacyjne, czyli systemy premiowe, systemy prowizyjne, czyli te elementy, które budujemy w tym celu właśnie, żeby motywować pracowników do realizacji celów biznesowych. I teraz widzicie, to jest taki prosty, że tak powiem, audyt waszego systemu wynagrodzeniowego, gdzie po prostu odpowiadacie sobie na te pytania, czyli czy nasz system pozyskuje kandydatów o oczekiwanych kompetencjach i kwalifikacjach, czy jesteśmy w stanie, jak już ich pozyskamy, utrzymać i fluktuacja jest na poziomie tych 10%, rynkowym poziomie, który wynika z naturalnych aspektów, zmiany miejsca zamieszkania, wieku i tak dalej, i tak dalej. Czy może jest zdecydowanie wyższa i tracimy tych, których pozyskujemy. No i kwestia tego, czy motywujemy ich właściwie do tego, żeby realizowane były cele biznesowe, czyli czy organizacja realizuje te cele. I tak jak powiedziałam, głównym elementem, który pozyskuje w systemach wynagrodzeń, to jest właśnie wynagrodzenie zasadnicze. Głównym elementem, który utrzymuje pracowników, to są benefity i well-being. Natomiast głównym elementem, który motywuje, to są systemy premiowe, systemy prowizyjne. Czyli krótko mówiąc, oczekiwanie do nowoczesnego systemu wynagrodzeń jest takie, żeby to był system motywacyjny. On ma motywować pracowników do tego, żeby chciało się im chcieć pracować i realizować dobre wyniki. I teraz tu już lepiej widać te elementy modelu. Tak? Ja przepraszam, ale właśnie coś nam się stało przy ładowaniu prezentacji. Natomiast te elementy modelu, tak jak powiedziałam, jest 6 takich elementów. Są to wynagrodzenia, benefity, rozwój, well-being, uznanie i efektywność. I teraz zawsze zaczynając pracę z klientami, zaczynając studia, czy też nawet dzisiejszy webinar, ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście spojrzeli na system wynagrodzeń, który posiadacie aktualnie w organizacji i postarali się jak gdyby spisać, wylistować, tak, które elementy u was są i które elementy u was funkcjonują. Na pewno każdy system wynagrodzeń posiada ten element, który jest wynagrodzeniem, czyli tą płacą, tak, wynagrodzenia podstawowe, wynagrodzenia zmienne. Tak? Czyli tu mamy jakieś elementy finansowe i to jest jeden element, jeden element, którym motywujemy pracowników do lepszej pracy. Drugim elementem są benefity, tak?
Tu ja podałam takie podstawowe: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa, kafeteria, samochód służbowy. Pewnie on nie wszyscy posiadają. Także i inne benefity. Tu wypisujemy sobie tak naprawdę te benefity, które funkcjonują w waszych organizacjach. Kwestia rozwoju, czyli jakie szkolenia oferujemy, jakie warsztaty, jakie programy rozwojowe mamy w organizacji. Kwestia well-beingu, czyli to, czy dbamy o zdrowie pracowników, czy dbamy o ich pomieszczenia, o dobre relacje, o współpracę, tak? Jak te działania realizujemy. Kwestia uznania, czy świętujemy w naszych organizacjach sukcesy, czy dziękujemy pracownikom za dobrze wykonaną pracę, czy wyróżniamy tych, którzy realizują ponadprzeciętne wyniki. To są te elementy, które budują motywację innych, ciągną innych wyżej. I kolejny, ostatni element, czy mamy systemy motywacyjne, czy mamy systemy premiowe, które motywują tych naszych pracowników do realizacji tych celów, które stawia organizacja. I taki prosty audyt waszego systemu wynagrodzeniowego jak gdyby pokaże wam tak naprawdę, gdzie są wasze mocne strony, gdzie są te strony, które na dzień dzisiejszy czynniki macie na tyle silne, że mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla waszych pracowników. Tak? I jak przejdziemy dalej, to właśnie tu chciałam też was troszeczkę zainspirować, tak? Czy też właśnie zachęcić do tego, żebyście spojrzeli na element, który ja w tym momencie wprowadzam w wielu organizacjach właśnie do modelu Total Rewards, czyli model digitalizacji. Tak? Zgodnie z badaniami, które tu przytaczam, ale też pewnie jakbym was zapytała, czy bylibyście skłonni, czy chcielibyście uczestniczyć w programach upskillingu, reskillingu związanych z przygotowaniem organizacji do wdrożenia AI, tak? To pewnie większość z was chętnie by takie programy się zaangażowała. Tu według badań około 80% respondentów i respondentek odpowiedziało, że chętnie by w takie badania, w takie programy się zaangażowała. To, co Patrycja też wspomniała, chętnie bym uczestniczyła w programach rozwojowych. Tak? I teraz prowadzenie takiego programu, co daje? Daje nam pewną wartość dla pracowników, ale jednocześnie dla pracodawcy. Tak? Zwiększamy efektywność, podnosimy kompetencje pracowników i obie strony mamy transakcję, taką transakcję win-win. Tak? Czyli to jest taki element, który chciałam was zmotywować do tego, żebyście zainspirować, do tego, żebyście się zastanowili, czy warto wprowadzić do waszego modelu Total Rewards. Chciałabym też pokazać wam badania, które pokazują, jak rozwija się strategia, wdrażanie strategii Total Rewards na świecie. Coraz więcej organizacji właśnie buduje te pakietowe oferty dla pracowników, czyli nie oferujemy już tylko w liście intencyjnym wynagrodzenia, ale wynagrodzenie plus ścieżka rozwoju, plus program wellbeing, plus benefity. Tak? Czyli robi się u nas taki pakiet wynagrodzeń dla tego naszego klienta wewnętrznego, jak ja to mówię, czyli dla naszego pracownika. I jak pytano organizacje, dlaczego te, które mówiły, że nie mają jeszcze na dzień dzisiejszy zbudowanej strategii Total Rewards, to odpowiedź była taka, że nie posiadamy zasobów. Tak? Te 30 parę procent mówi o tym, nie posiadamy właściwych zasobów, po prostu goni nas bieżączka. Tak? I nie mamy zasobów, nie jesteśmy w stanie przygotować takiej strategii. Natomiast gorąco zachęcam, bo ta strategia po prostu jest rozwiązaniem, które wzmacnia właśnie wyniki. Tym, którym się to udało, możecie zobaczyć tutaj taką propozycję, tak, czy kampanię rekrutacyjną przygotowaną jedną z towarzystw ubezpieczeniowych, gdzie mówią wyraźnie, szukamy specjalistów, którzy lubią dostawać nie tylko wypłatę. Tak? Czyli generalnie jest tak, że zwracają się z ofertą do osób,
które cenią sobie czas wolny, możliwość dojazdu, możliwość pracy zdalnej, możliwość szybkiego dojazdu do pracy. I taka oferta jak gdyby odpowiada na przykład na potrzeby właśnie młodych mam, które spieszą do tego, żeby do domu dotrzeć szybko i zaopiekować się dzieckiem. Tak? Więc może też odpowiadać na potrzeby dojrzałych osób, które z kolei mogą chcieć swój czas bardziej poświęcać na hobby, na zainteresowania. Więc generalnie jak gdyby zachęcam Was, żeby spojrzeć na tych naszych pracowników, kandydatów do pracy, jako na tych naszych klientów wewnętrznych, dla którego podobnie jak marketing przygotowuje ofertę, my też przygotowujemy ofertę dla pracownika, która będzie oparta na modelu Total Rewards. Wykorzystajmy, nie każdy musi być liderem płacowym, powiem tak, mało tego, to się nawet nie da, tak? Ale możemy mieć inne atuty, które przyciągną tych kandydatów, których my potrzebujemy do naszych organizacji, czyli wygramy walkę o talenty. Patrycja. To, co mówisz, to mi się też skojarzyło z innym webinarem, co mówiłam dzisiaj, że kiedyś gościliśmy też w naszym cyklu Piotrka Cwalina i on właśnie opowiadał o przykładach firm, które płaciły naprawdę bardzo, w sensie miał jakby wgląd w tę siatkę płac, płaciły bardzo mało, ale oferowały wtedy rozwiązania, które były bardzo wtedy innowacyjne na rynku, więc to mi się od razu skojarzyło też z... w kontekście tego, o czym opowiadasz, ale wcześniej miałam takie pytanie, które mi się zrodziło, bo kiedyś się zapoznałam się z badaniami, w których zbadano pracowników i prawie 90% uważało, że zarabiają poniżej stawek rynkowych, a okazało się, że zarabiają albo tyle, ile jakby rynek wskazywał, albo nawet więcej. I czy tutaj też bardzo taką kluczową rolą nie jest jednak komunikacja tego, jak my komunikujemy to, nawet komunikacja w obrębie benefitów. Często pracownicy, ja naprawdę się na tym spotkałam tak praktycznie, że nie wiedzą nawet, że niektóre benefity są w firmie, że mogą z nich skorzystać. Więc tutaj, jak myślisz, jaką rolę ma też komunikacja w obrębie tego, bo moim zdaniem jednak kluczowa. Ja się z Tobą zgodzę w 100%. Komunikacja jest tutaj kluczowa. I teraz Wam jeszcze powiem jedną rzecz, że liderzy rynku, ci, którzy mają takie mocne brandy, wcale nie są liderami płacowymi. A kandydaci do nich pukają właśnie dlatego, że mogą skorzystać po pierwsze z elementów rozwojowych, po drugie kultura organizacyjna tych organizacji jest motywacyjna, właśnie nastawiona jest na well-being, na to, żeby po prostu rozwijać dobre relacje z pracownikami, z klientami, tym się buduje tą markę, tak? I jak gdyby tu bym naprawdę powiedziała w ten sposób, że to ćwiczenie, do którego ja dzisiaj Was zachęcam, żeby sobie wypisać te elementy, które wy wykorzystujecie, już wykorzystujecie w waszych organizacjach, w waszych systemach z modelu Total Rewards, to nie jest tylko dla was, ale też, żebyście właśnie tak jak Patrycja powiedziała, kolejnym kroku, jak już wy sobie to wypiszecie, właściwie zakomunikowali to pracownikom, bo rzeczywiście prawdą jest i to wszelkie badania potwierdzają, że pracownicy bardzo często nie wiedzą, co otrzymują. I teraz przechodząc właśnie do tej komunikacji, to powiem tak. Ja jeszcze tylko dodam, tak, jeśli już mnie wywołałaś z tą psychologią, to tutaj taki klasyczny mechanizm heurystyki dostępności. W sensie często jest tak, że pracownicy mają poczucie, mają dostęp do informacji dotyczących tylko ich pracy, więc często nawet no, to jest jakiś subiektywny dostęp do ich informacji, więc często przeceniają też, że nie są w stanie jakoś racjonalnie porównać się właśnie do rynku czy do pracowników pracujących w ramach tej samej organizacji, więc bardzo ważna jest teraz właśnie kwestia tej przejrzystości wynagrodzeń, tutaj heurystyka dostępności, czyli taki mechanizm, który rządzi często naszymi przekonaniami na temat tego, ile powinniśmy zarabiać, albo że o ile ciężej pracujemy od naszych współpracowników, jest tutaj kluczowy właśnie w tym aspekcie transparentności wynagrodzeń. Dokładnie, bo ta komunikacja, o której zaczęłaś, to dzisiaj mówię w ten sposób. Proszę, wykorzystajcie te elementy modelu, ułóżcie sobie i zweryfikujcie i zachęcam do komunikacji.
Tak, zachęcam do komunikacji, ponieważ Patrycja ma 100% rację. Komunikacja jest tu kluczowa, tak? Więc jak gdyby należy się nauczyć rozmawiać o wynagrodzeniach i ja dzisiaj zachęcam. Natomiast dyrektywa o transparentności wynagrodzeń mówi wyraźnie, że będzie to jeden z naszych obowiązków. Że jednym z obowiązków będzie coroczne przekazanie informacji do pracowników o tym, że mają prawo do informacji o wynagrodzeniach. Czyli jak dzisiaj przekazujemy informacje o płacach, nazwę to tak, PIT-y, tak za chwilę będziemy zobligowani do tego, żeby pokazać pracownikom całkowity pakiet korzyści, bo tak rozumie dyrektywa, czyli szeroko rozumie wynagrodzenia, do pracowników. Czyli ta komunikacja, o której mówisz, jest tutaj tym elementem, że zacznijmy dzisiaj od uporządkowania i starajmy się stopniowo budować właśnie tą komunikację. O czym mówi dyrektywa o transparentności wynagrodzeń? Mianowicie rok temu została przyjęta właśnie dyrektywa, od kiedy ta dyrektywa będzie obowiązywać. Ta dyrektywa już, że tak powiem, obowiązuje w kontekście, że została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę i teraz państwa dostały członkowskie, zostały zobligowane do przygotowania dokumentów wewnętrznych wdrażających tę dyrektywę. Ale zanim, bo dyrektywa właśnie często spotykam się z takim jak gdyby przekonaniem, że ta dyrektywa będzie powodowała zmianę regulacji, obowiązek wdrożenia nowego jakiegoś aktu prawnego, tak, dostosowanie naszych przepisów do obowiązujących nowych zmian. Tymczasem ta dyrektywa tak naprawdę ma wzmocnić zasadę równości wynagrodzeń, tak, ma po prostu zwrócić uwagę pracodawców na to, żeby badali transparentność wynagrodzeń, żeby sprawdzali, na ile ich system wynagrodzeń jest systemem przejrzystym i równo traktuje pracę wykonywaną przez kobiety, jak i mężczyzn, tak? I ma nam spowodować, wzmocnić elementy związane z zakazem dyskryminacji. Tam te sankcje związane z dyskryminacją są zdecydowanie wyższe niż dotychczas. Natomiast ideą dyrektywy jest zapewnienie równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o główne cztery kluczowe jak gdyby takie zmiany, które niesie ta dyrektywa, ona tak naprawdę, te zmiany powodują konieczność zmiany relacji pracodawca-pracownik. Ta relacja musi być zbudowana na takim dialogu i umiejętności rozmowy o wynagrodzeniach. Stąd to pytanie tej petycji dotyczące komunikacji jest tutaj elementem kluczowym. Jakie obowiązki ona wprowadza? Obowiązek informowania osób ubiegających się o pracę o wysokości wynagrodzenia, czyli w widełkach podajemy przewidywany poziom wynagrodzeń na danym stanowisku. To już się dzieje w wielu organizacjach i tu znów zachęcam, że tam, gdzie jesteście gotowi, tak, należy po prostu sięgnąć i spróbować publikować wysokości wynagrodzeń na danym stanowisku. Zakłada prawo do informowania o poziomie wynagrodzeń pracowników wykonujących taką samą pracę, tak? Czyli obowiązek informacyjny, to co mówiłam, że jak gdyby będziemy mieli obowiązek informowania pracowników o właśnie w tych widełkach wynagrodzeń w grupach zawodowych, których to dotyczy, nakłada obowiązek sprawozdawczości, o którym za chwilę powiem, no i wzmacnia te sankcje, które są związane z dyskryminacją. I jak widzicie, dyrektywa, państwa członkowskie mają obowiązek na wdrożenie, przygotowanie się do wdrożenia tej dyrektywy do czerwca 2026 roku przepisów, natomiast pierwszym rokiem sprawozdawczym będzie rok 2026.
co oznacza, że zostaje nam rok jeszcze, mówię tutaj o roku 2025, na nauczenie naszych pracowników, naszych menadżerów, rozmowy o wynagrodzeniach, tej komunikacji, o której Patrycja mówi, a dwa, na uporządkowanie naszych systemów wynagrodzeń, weryfikację i sprawdzenie, na ile one tak, są przejrzyste i transparentne i nie dyskryminują tak mężczyzn, jak i kobiet. I teraz dyrektywa mówi w ten sposób, że wynagrodzenie jest pojmowane jako nie tylko płaca, ale także wszystkie inne świadczenia pieniężne lub rzeczowe otrzymywane przez pracownika, tak, bezpośrednio lub pośrednio od swojego pracodawcy. Czyli wynagrodzenie to nie jest tylko płaca. Wynagrodzenie to jest to, co ja dzisiaj pokazuję, model Total Rewards. To są również benefity, tak? Badana będzie dostępność benefitów, dostępność świadczeń i porównanie, czy równo, czy tutaj nie następuje jakaś dyskryminacja. Więc wynagrodzenie rozumiemy szeroko. Praca o takiej samej wartości oznacza pracę, którą określa się jako mającą tę samą wartość zgodnie z niedyskryminacyjnymi, obiektywnymi, neutralnymi pod względem płci kryteriami. Czyli powinniśmy mieć w naszych systemach wynagrodzeń kategorie zaszeregowania stanowisk, tak? Czyli oparte na neutralnych, obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach. I te kategorie pracowników z kolei oznacza pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, pogrupowanych przez pracodawcę w te właśnie kategorie tworzące system wynagrodzeń. Czyli generalnie jak gdyby mamy takie kluczowe parametry polegające na tym, że to wynagrodzenie w dyrektywie rozumiane jest szeroko, a z drugiej strony, żeby ono mogło, że tak powiem, być efektywnie komunikowane, niezbędny jest do tego system wynagrodzeń. I ja tutaj sięgnęłam też po taką praktykę, mianowicie w ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy potwierdził, tak, prawo, że tak powiem, pracowników do równego traktowania w takiej sieci sklepów Asda. I na czym polegał tam spór? Spór polegał na tym, że sprzedawczyni, głównie sprzedawczynie, bo w sklepach były dwie role. Rola obsługa sklepów i rola obsługa centrów dystrybucyjnych. I co się zadziało? W sklepach głównie w 2/3 pracowników stanowiły panie. W centrach dystrybucyjnych zdecydowaną większość stanowią panowie. Wynagrodzenia w sklepach były niższe aniżeli wynagrodzenia w centrach dystrybucyjnych. Więc panie wystąpiły o to, że właśnie są dyskryminowane względem magazynów dystrybucyjnych, gdzie ich koledzy zarabiają więcej. I struktura zatrudnienia, ten element, na który też dyrektywa zwraca uwagę, prosi o weryfikację struktury zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych, też jest tym elementem, który może być postrzegany jako element dyskryminacyjny. Więc celowo sięgnęłam po ten przykład, cały wyrok i materiał też się znajduje w klubie Compensation Benefit, natomiast generalnie zachęcam Was do tego, żeby właśnie nie koncentrować się przy badaniu dyrektywy na wyjątkach i błędach pojedynczych osób, bo ta dyrektywa tak naprawdę mówi o tym, że mamy sprawdzać, żeby nasz system wynagrodzeń był sprawiedliwy. A jaki jest system sprawiedliwy? Taki, który pracownicy odczuwają, że jest sprawiedliwy. To jest teoria Adamsa, tak? Czyli jeżeli się porównujemy z moimi kolegami, koleżankami, które wykonują podobną pracę, pracę takiej samej wartości, to zarabiam tak samo, zbliżonej wartości. Więc tu jak gdyby mówię wyraźnie, żebyście nie... To postrzeganie dyrektywy wynagrodzeń jest zupełnie inne aniżeli dotychczasowe postrzeganie u nas płac.
Dyrektywa nie mówi o regulaminie, dyrektywa mówi o systemie wynagradzania i ten system musi być po prostu sprawiedliwy. Ja tutaj mam jeszcze ten element sprawozdawczości, który wymusza dyrektywa. Ja widzę, że tu Główny Urząd Statystyczny się przygotowuje bardzo do zbierania tych danych. 4 września zostały opublikowane informacje o medianach wynagrodzeń po raz pierwszy w Polsce teraz. Dotychczas była ta praktyka 2-letnia, teraz ma już być systematycznie podawana informacja nie tylko o średnich, ale o medianach wynagrodzeń, więc jak gdyby ten element sprawozdawczości rekomenduje, wykorzystując nawet właśnie dane Głównego Urzędu Statystycznego, wykorzystać w tym, żeby zweryfikować te swoje poziomy wynagrodzeń. Odnośnie luki płacowej, ona tak naprawdę, czekamy na informacje, jak ona będzie liczona. I te informacje, te prace toczą się teraz naprawdę na poziomie Eurostatu. Badane są różne modele wyliczania tej luki płacowej, dlatego spotkacie różną informację o poziomie luki płacowej. I tu się nie ma, jak gdyby w momencie, w którym porównujemy wynagrodzenia w naszych organizacjach, ten poziom waha się, sięga 20 paru %, 30 paru %. Nie przejmujcie się tym. To nie jest jeszcze taki element, ten element może być właśnie związany ze strukturą zatrudnienia w waszych organizacjach. Ostatnie właśnie informacje o medianach wynagrodzeń wykazały różnice w wynagrodzeniach w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym na poziomie ponad 40%, bardzo wysoko, tak? Natomiast na korzyść panów, tak? Czyli tam panie zarabiają mniej aniżeli panowie, około 40%. Natomiast w budownictwie okazało się, że to panie zarabiają o 30 parę % więcej aniżeli panowie. Tak? I tu efekt jest skali, po prostu więcej pracowników zatrudnianych na budowie to panowie, ich wynagrodzenia są niższe, panie z reguły są w biurach zatrudniane, w związku z powyższym ich wynagrodzenia są wyższe, co powoduje powstawanie tej luki płacowej. Na razie nazwę to różnic w wynagrodzeniach, bo luka płacowa, mówię, te modele, jeszcze trwa proces dopracowywania modeli do weryfikacji tak naprawdę luki płacowej. Jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w przypadku klubów sportowych posiadających drużyny męskie i żeńskie. No, zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast generalnie jak gdyby i tu kluczowa jest idea, że mamy równo, system ma być równo wynagradzać właśnie tych pracowników. No i ponieważ została nam naprawdę 7 minut, to ja jeszcze bym chciała na zakończenie jak gdyby wyświetlić taki slajd pokazujący proces budowy systemu wynagrodzeń, tak? Dlaczego mówię, że mamy niewiele czasu i dlaczego powinniśmy się zająć systemem wynagrodzeń już teraz? Dlaczego powinniśmy teraz dokonać pierwszych analiz i audytów? Właśnie po to, żeby w 2026, kiedy będziemy zobligowani do raportowania, być gotowi do przekazania rzetelnych i właściwych informacji. I systemy wynagrodzeń buduje się tak naprawdę około 3 lat. Tak? I mało tego, systemy płac zmienne, systemy premiowe, one żyją nie dłużej niż 2 lata. Po prostu zmienia się rynek, zmieniają się cele, zmieniają się mechanizmy. I generalnie ta podróż wynagrodzenia zaczyna się od tego, że opisujemy rolę lub opisujemy stanowisko, dokonujemy mapowania lub wartościowania stanowisk, co nam tworzy pewną matrycę, gradację stanowisk, tak, taryfikator. Ja jestem zwolenniczką absolutnie map wynagrodzeń i mapowania, ponieważ rzeczywistość zmienia nam się zbyt szybko, żeby bazować na wartościowaniu. A jak widzieliście w tym wyroku dotyczącym sklepów Asda, mówiliśmy o rolach, które nikt nie badał tam
różnic kompetencyjnych. Tam po prostu stwierdzono, że warunki pracy mogą być tym elementem, który może być brany do porównania tych ról. I rzeczywiście faktem jest, że jak ja pamiętam, 20 lat temu, jak chodziłam na magazyny, to głównie była tam praca fizyczna. I nawet kwestie BHP nie dopuszczały, że tak powiem, możliwości zatrudniania kobiet. Ale dziś jak wchodzę na magazyny, gdzie pracują automaty, naprawdę nie widzę powodu, dla którego miałaby być to profesja zdominowana przez panów. Tak? I o tym jest ta dyrektywa, żeby tak naprawdę otworzyć szerzej oczy, spojrzeć szerzej. I mówię, i na ten nasz system wynagrodzeń, jak go budujemy, też spojrzeć z lotu ptaka, taki helikopter view na naszą organizację. Tworzy nam matrycę, tworzy nam mapę. I teraz jak mamy już tą mapę, to sięgamy po dane rynkowe i dziś już są dostępne mediany wynagrodzeń dla poszczególnych regionów, dla poszczególnych branż w GUS-ie. Możecie też skorzystać z raportów płacowych. Tak? Porównujemy te dane, możecie też skorzystać z informacji od waszych działów rekrutacji, ile oczekują kandydaci. Tak? Więc te dane porównujemy z tym, co dzisiaj mamy. I wtedy na bazie tych danych zarządy podejmują decyzje o polityce wynagradzania. I tak jak powiedziałyśmy na początku, wracam do modelu Total Rewards, wcale ta polityka wynagradzania nie musi brzmieć, chcemy być liderem płacowym, ponieważ to jest bardzo drogie. I wcale nie jest tym elementem, który jest, że tak powiem, konkurencyjne. Często decydujemy się na bycie liderem płacowym, jeżeli wchodzimy na nowy rynek, tak? I musimy szybko pozyskać nowych pracowników. Natomiast zdecydowanie warto budować model, strategię na bazie modelu Total Rewards, grając różnymi elementami. I po podjęciu tej decyzji budujemy tabelę wynagrodzeń, systemy wynagrodzeń, płac zmiennych, dokładamy benefity i te składniki emocjonalne. Tworzymy ofertę dla naszych kandydatów. Miałam więcej materiału, ale chyba nie zdążę. Patrycja. Nie słychać cię. Tak, przepraszam, chciałam tutaj, bo dźwięki w tle zagłuszały. Poczekajmy jeszcze może na pytania, bo mamy dosłownie 3 minutki, więc myślę, że warto, żeby te pytania tutaj padły. My też, jeśli nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie, to przecież możemy właśnie do was wrócić, skoro będziemy wracać z materiałami, to także z odpowiedziami na niektóre z nich możemy też wrócić w formie tekstualnej. Więc słuchajcie, to jest ostatni moment, żeby właśnie do Asi takie praktyczne pytania, jeśli macie, zadać teraz na czacie. Ja jeszcze widzę tylko jedno, Patrycja, ja widzę jedno. Tak, to za chwileczkę do tego wrócimy. Ja jeszcze tylko chciałabym powiedzieć o tym, co przygotował dla nas dzisiaj patron naszego do 11.20, tak awaryjnie. Tak, mamy jeszcze dlatego czas, więc może jeszcze zastanówcie się, jest pytanie od Justyny, więc może tutaj sobie Asia na bieżąco zapoznawaj się z tym tutaj, o co pytają nasi uczestnicy. Ja jeszcze powiem tylko kilka słów o tym, co przygotował dla nas dzisiaj główny partner naszej serii webinarowej, czyli firma Smart Lunch. Dzisiaj trochę było o benefitach, dużo właściwie też o tych dodatkach pozapłacowych. One oczywiście także pełnią bardzo ważną funkcję w organizacji, mogą motywować, mogą też zwiększać skłonność pracowników do pozostania w zespole, ale pod warunkiem, że są oczywiście odpowiednio dopasowane do potrzeb. I dzisiaj trudno znaleźć możliwe takie rozwiązanie, które by odpowiadało każdemu, ale my dzisiaj zachęcamy was do przetestowania, bezpłatnego przetestowania benefitu, który odpowiada na uniwersalną potrzebę, czyli jedzenia. Tutaj firma Smart Lunch zachęca do skorzystania z bezpłatnej degustacji posiłków. Taka oferta dzisiaj kierowana jest dla firm, które zatrudniają minimum 50 pracowników w jednej lokalizacji. A żeby z niej skorzystać, słuchajcie, wystarczy, że na czacie napiszecie hashtag degustacja. My natomiast skontaktujemy się z pierwszymi 5 osobami, więc warto się tutaj spieszyć, żeby przetestować sobie taki benefit. A dlaczego warto? No well-being, o którym mówiła Asia, głodni nie jesteśmy sobą, a regularne ciepłe posiłki wpływają oczywiście na nasz poziom energii, na nasze samopoczucie, zdaniem WHO też na naszą wydajność w pracy.
Drugi aspekt to ta dobra atmosfera. Asia też dzisiaj o niej mówiła. Atmosfera, która sprzyja tej integracji przy wspólnym stole, wpływa właśnie pozytywnie na relacje, na rozładowanie często negatywnych napięć, ale z mojego własnego doświadczenia też na poznawanie nowych osób w zespole. Uniwersalny benefit, słuchajcie, były takie badania przeprowadzone przez Vanity Style i aż 53% pracowników deklaruje niedopasowanie oferty benefitowej względem ich potrzeb. Co więcej, nawet ten wskaźnik jest wyższy w przypadku pracowników fizycznych czy pracowników trochę starszych. No a jedzenie, tak jak wspominałam, bez względu na wiek, płeć czy też rodzaj wykonywanej pracy wpływa pozytywnie, odpowiada na naszą uniwersalną potrzebę, jaką jest jedzenie. No i oczywiście wyróżnienie na rynku, jest to benefit oceniany pozytywnie przez pracodawców. I to chyba w aspekcie płacy wynagrodzeń warto też wspomnieć o tym, że jest to benefit zwolniony ze składek ZUS. Co więcej, ta ulga urosła do 450 zł miesięcznie na pracownika, a to oznacza spore też oszczędności dla firm oraz dla samych pracowników. Słuchajcie, hashtag degustacja, my skontaktujemy się z pierwszoma pięcioma osobami, które się zgłoszą na taką degustację pod warunkiem właśnie, że spełniają ten warunek 50 pracowników w jednej lokalizacji. A tymczasem więcej czasu nie zabieram, bo widziałam po prostu w trakcie, że te pytania się pojawiały, więc Asia ma ręce pełne tutaj, ma tutaj do czego się odnosić. Słuchajcie, ja tak szybciutko odpowiem, zaraz najpierw powiem tak, że naprawdę osoby, które zainteresowała tematyka wynagrodzeń, gorąco zachęcam do dołączenia do klubu Compensation and Benefits i do webinaru, który będzie za tydzień. Na moim profilu na LinkedIn publikuję linki, na stronie www.cbhr.pl są te linki. My też możemy w mailu z nagraniem podesłać Asiu być może zaproszenie do swojego profilu, tak żeby tutaj osoby mogły mieć też dostęp w jednej wiadomości, łącznie z nagraniem, z wszystkimi jakby potrzebnymi informacjami. To zachęcam, a teraz tak naprawdę ja nie dam rady odpowiedzieć na te wszystkie pytania, ale tak jak Patrycja powiedziała, z kolei jak dostanę je, to ja wraz z mailem postaram się odpowiedzieć na te wasze pytania. Na szybko pytanie odnośnie, jak często dokonywać przeglądu wynagrodzeń? Co roku. Co roku dokonujemy przeglądu systemów motywacyjnych, tak samo, natomiast generalnie modyfikujemy je co 2 lata przeważnie, tak? Patrząc na to, co się dzieje na rynku, w branży IT zdecydowanie częściej, w branży produkcyjnej mówię co 2 lata. Jeżeli mówicie o porównaniu wynagrodzeń, jakie wynagrodzenia porównujemy, na ten moment całkowite. Natomiast generalnie jak gdyby poczekajmy tu na przepisy, regulacje krajowe, które nam sprecyzują, a skorzystajmy z tego, co mamy. Jeżeli GUS opublikował całkowite, to porównajmy całkowite. Jeżeli macie dostęp do raportów płacowych, gdzie możecie porównać podstawowe i całkowite, porównajcie podstawowe i całkowite. Jak przekonać prezesów? Moim zdaniem, wykorzystując ten wyrok AZDY, tak, mamy sytuację, w której ci pracodawcy, którzy nie przygotują się do tych zmian, pewnie będą musieli przeznaczyć duży budżet na kancelarię, na prawników. Po prostu będzie ta dyrektywa zmienia podejście do wynagrodzeń i od tego trzeba zacząć. Natomiast ja z mojego pozytywnego doświadczenia powiem wam tyle, że w momencie, w którym jak gdyby definiujemy rolę, to pracodawcy i określamy odpowiedzialności pracowników po to, żeby wycenić, tak, stanowiska, je porównać, to właśnie pracodawcy mówią mi w ten sposób: pani Anno, dziękujemy, my się naprawdę dużo dowiedzieliśmy. I ta komunikacja, o której mówi Patrycja, jest tutaj naprawdę kluczowa. I zacznijmy komunikować tam, gdzie się czujecie bezpiecznie, tak? Czyli jeżeli mamy menadżera, który jest gotowy do tej komunikacji, zacznijmy pracę z nim, a potem pójdzie dalej. Jego przykład posłuży innym. Także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że nie odpowiedziałam na wszystkie pytania. Ale tak jak wspominałyśmy, słuchaj, dostaniecie na pewno nagranie z tego wydarzenia, ale przygotujemy też taki zbiorczy materiał, w którym myślę, że odniesiemy się do wszystkich kwestii, które tutaj zostały poruszone na czacie, w sensie w tej ostatniej oczywiście części. My też zapraszamy, żebyście
Tak, więc jeśli macie jeszcze jakieś pytanie, które chcielibyście zadać, to śmiało. My też zapraszamy do naszej grupy facebookowej, bo tam też dzielimy się często takimi materiałami prosto od naszych prelegentów. Asia ostatnio udzieliła też odpowiedzi na moje 3 pytania, które mnie bardzo zanurtowały przed naszym spotkaniem i między innymi też na tej grupie odpowiedzi Asi konkretne i na temat znajdziecie, więc myślę, że także podzielimy się odpowiedziami na te pytania. Mam nadzieję, że też oczywiście w stosownym czasie, bo jak widzicie, tych pytań jest sporo. Ja bardzo Ci, Asiu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To było bardzo merytoryczne. Tak, ogrom wiedzy, ja się tutaj absolutnie zgadzam, słuchało się Ciebie z ogromną przyjemnością. Myślę, że mogłybyśmy tutaj siedzieć 2 i 3 godziny i byśmy jeszcze tego tematu nie wyczerpały, bo ja tutaj miałam zanotowanych 9 pytań i nie udało mi się ich zadać, ale może jak nie teraz, to może następnym razem, prawda? Także gorąco tak, dokładnie tak. Także słuchajcie, naprawdę dziękuję, dobrego dnia i zacznijmy tą podróż tym webinarem wynagrodzenia. Zapraszam, mówię jeszcze raz, do tego, żeby po prostu je fajnie budować. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ja również dziękuję i zachęcamy do obserwowania Asi. My wszystkie informacje o wydarzeniach, o których ona mówiła, podeślemy w mailingu. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia za 2 tygodnie na kolejnym webinarze. Do zobaczenia, cześć. Cześć.